Pod Metal i dzisiaj pokażę wam, jak zrobić unboxing Chupa Chupsów. A tak dokładnie jest to takiego dużego lizaka, który już po jakimś czasie stracił, można powiedzieć, i na wartości, i na zawartości. Więc zrobimy całkiem nowego lizaka Chupa Chups. Potrzebny nam będzie właśnie oto taki lizak. Potrzebne nam będą jeszcze takie coś do zapakowania. Potrzebne nam będą nożyczki. I oczywiście potrzebne nam będą lizaki. Mam ich tutaj 10. Nie są one co prawda wszystkie tych samych smaków, jakie tu piszą, ale to nawet lepiej, bo smaki, bo nie mogę znaleźć jakiego arbuzowego, ale za to znalazłem jakieś fajne coca-colowe i jakieś tam mieszanki. Więc zacznijmy. Najlepiej zacząć od tego, że ułożymy sobie to, co się dokładamy, dociskamy i będziemy układać lizaki w środku. Najlepiej ułożyć je kolorystycznie, niestety tutaj nie mogę ułożyć standardowego układu kolorów. Mam tylko zielony, brązowy, czerwony i różowy, więc to raczej nie będzie standardowy układ. Już sobie wcześniej myślałem, że zielony wejdzie tutaj. Tak, mamy jeden unikatowy, bananowo, truskawkowo, czekoladowy, który wejdzie na sam środek. Teraz dołożymy. Takie ładne kwiatuszek nam się zrobił. I teraz tam takie boczne dziurki. Wtykamy jeszcze trzy lizaki. Tu i tu. Tak ładnie wszystko się trzyma. No i tak będzie wypadać. Zamykamy! Zamykamy naszego pięknego lizaka. Teraz jest on dosyć ciężki, taka pała, można powiedzieć. Bardzo cenna. Mam nadzieję, że starczy mi na długi czas. Mam tu jeszcze dwa etykieta. Więc tak, teraz przejdziemy do najważniejszej jeszcze paśma nam potrzebna. Przejdziemy do najważniejszej części, a mianowicie do głównego unboxingu. Mamy taką folię specjalistyczną. I będziemy pakować. Trzymamy do góry nogami najlepiej, tak? Na samym środku. I trzeba ładnie to jakoś obłożyć. Mogę sobie pomóc klipsami do prania. Przypniemy tu. Z drugiej strony. Ładnie trzeba podwinąć. Jeszcze z jednej. Trzeba wyśrodkować napis. Ładnie trzeba podwinąć drogi. Teraz skręcamy jak to jest. Zawsze. Tak porządnie. Ja tu sobie mogę pomóc gumką recepturką. Jeszcze raz zawiniemy. I tak oto zawiniętego lizaka, poczekajcie chwilę, tak oto zawiniętego lizaka trzeba jeszcze skleić. Tu ładnie mamy zawinięte, trzeba obrócić w drugą stronę, tak. I takiego lizaka trzeba zakleić, żeby był jak nów. Nów, biorąc pod jako znaczenie nowy, a nie pewną porę nocy. Teraz ładnie tak trzeba estetycznie zawinąć, porządnie, żeby się nie rozkleiło, żeby wszystkie lizaki nie otworzyły przypadkiem. Tam i z powrotem. Odcinamy. Tu widzę, że mi się otworzyło, to trzeba to schować ładnie. Zdejmujemy gumkę, recepturkę i nasz Chupa Chups jest gotowy. Możemy go komuś podarować lub sami się zaskoczyć prezentem. Teraz ładnie to poczyścimy i nasz gotowy unboxing jest gotowy, proste. Więc życzę smacznego i cześć!